Dzisiaj moim i Państwa gościem jest posłanka Platformy Obywatelskiej, była wiceminister środowiska, a zawodowo lekarz weterynarii. Moim i Państwa gościem jest Pani Dorota Niedziela. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Pani Dorota Niedziela jest związana z Kętami, tam mieszka, prowadzi swój gabinet, ma też swoje biuro poselskie i o Kętach sobie porozmawiamy później. Ale na początek nie sposób porozmawiać o tym, co się dzieje w Sejmie. Protest rodziców osób niepełnosprawnych. Jak to wygląda od środka? Może pierwszy dzień dobry Państwu sprostuję. Nie prowadzę teraz gabinetu, bo już nie mogę. Jestem zawodowym posłem, ale myślę, że mam kontakt cały czas z zawodem i wrócę kiedyś do zawodu, bo to moja najbardziej ukochana część pracy, którą wykonywałam. Co się dzieje w Sejmie? No proszę Państwa, no to dzieje się źle. Teraz mieliśmy posiedzenie Sejmu trzydniowe. To, co się dzieje w Sejmie, jest trochę przerażające, ponieważ jakby ktoś chciał nas się specjalnie pozbyć z Sejmu. Nie mamy w ogóle posiedzeń. W maju mamy jedno posiedzenie, ale w trakcie tego posiedzenia i nie tylko byliśmy na spotkaniu z tymi osobami, którymi opiekują się, opiekunami osób niepełnosprawnych i z tymi niepełnosprawnymi. Oni rzeczywiście śpią na korytarzach, mają naprawdę trudne warunki, mimo tego, że każdy stara się pomagać i pani marszałek Kidawa-Błońska tam pomagała i każdy z posłów, który przychodzi, stara się pomagać. Właściwie większość posłów opozycji przychodzi poza kamerami, przychodzi do nich, rozmawiamy. One bardzo chętnie do pani rozmawiają, aczkolwiek zawsze boimy się o takie oskarżenie o to, że to jest inspirowane przez polityków, dlatego staramy się nie robić tego przy kamerach. Tym paniom bardzo potrzebne wsparcie. One właśnie w czasie posiedzenia ostatniego prosiły o to, żeby jak najwięcej nagłaśniać tą sprawę i mówić, o co tak naprawdę chodzi tym osobom. Że to nie jest tak, jak politycy PiS-u w absolutnie wulgarny i bezczelny sposób się wypowiadali, między innymi poseł Pięta, już nie powiem o Żalku, ja zawsze zmylę to. To było haniebne i to, że przyszedł przeprosić, to ja podziwiam te panie, że go nie wyrzuciły za to, co powiedział. Ale zostawiając politykę, to są osoby, które należy podziwiać, bo to są osoby, które walczą o swoje dzieci. Tak jak już rozmawialiśmy z panią redaktor wcześniej, jestem osobą, która się też zajmuje osobą niepełnosprawną, to mój brat, zresztą na sali sejmowej o tym mówiłam i doskonale rozumiem, o co chodzi. Miałam 15 lat, kiedy mój brat się urodził i całe swoje życie żyje z osobą głęboko upośledzoną umysłowo. I te postulaty, które są, to nie są jakieś wygórowane postulaty. To jest tak naprawdę, były dwa postulaty. Jeden zrównanie renty i to się wydarzyło, tak. I drugi 500 zł. I to kluczenie rządu, kluczenie posłów, to naprawdę haniebne stwierdzenie, że ci rodzice są zwyrodnialcami i nie wiadomo, jakby te pieniądze wykorzystali, to żenujące. Te 500 zł to jest to minimum, które absolutnie powinni dostać. Nie są to jakieś ogromne pieniądze. Rząd cały czas kluczy. Nie ma problemu z przekazaniem tych pieniędzy. Przypomnijmy, że parę tygodni wcześniej pan Morawiecki obiecał 300 zł wyprawki dla dzieci. To są przecież gigantyczne pieniądze. I skoro takie pieniądze są w budżecie, dlaczego nie ma od wielu lat potrzebnych 500 zł? Dokładnie, pieniądze są, tylko nie ma dobrej woli, jak widać. Nie ma dobrej woli. Myślę, że też jest to taka cyniczna gra polityczna, nie oszukujmy się, że nie jest to duża grupa wyborcza, która ma jakiś duży wpływ, ale mogą się politycy przeliczyć, ponieważ jak widzimy, jakie jest poparcie społeczne do tego, dzisiaj słyszałam, że jest 80% poparcia społecznego wobec tego, żeby rzeczywiście te pieniądze wypłacić. Będzie do tego podatku od najbogatszych? No to jest następny sposób dzielenia, awanturowania się i tak naprawdę upokarzania tych rodziców, dzieci niepełnosprawnych. Bo jaki mamy teraz przekaz? Zabierzemy bogatym, żeby dać niepełnosprawnym. No to jest żenujące. Każdy w Polsce płaci podatki. I biedni, i bogaci płacą podatki. Tak. Jeśli mamy podatki, to jest tak, jakbyśmy mieli worek czy tort, który mamy do podziału. I obowiązkiem rządu jest podzielenie tego tortu albo podzielenie w szufladkach tego worka pieniędzy, który spływa do budżetu z podatków, wszystkich podatków, również tych niepełnosprawnych. Przecież
renty niepełnosprawnych też są opodatkowane. Uposażenia poselskie są opodatkowane. Pani działalność, pani pensja jest opodatkowana. Wszystkie pieniądze z podatku spływają do wspólnego budżetu. I obowiązkiem rządu, obowiązkiem pana premiera Morawieckiego, tym bardziej, że jest finansistą, jest taki podział tych pieniędzy, które są, by wystarczyło dla wszystkich i po pierwsze, żeby przyjąć sobie priorytety. Czyli ludzie niepełnosprawni, jako najsłabsza grupa, powinna być zabezpieczona już w ramach budżetu, który mamy, a nie wkładamy dodatkowe podatki na to, no to jest takie po prostu jakby jałmużno dla tych ludzi. I teraz tak, przychodzi jak ksiądz w kościele, przychodzi pan z tacą i mówi, a pan teraz zapłaci na niepełnosprawnego. Pytam się, który następny zapłaci, czy przyjdzie następną tacą, a pan teraz zapłaci, nie wiem, na samotne matki. I co, my będziemy za każdym razem każdej grupie zawodowej obcinać, tak jak posłom się obcięło dla idei, dlatego że trzeba komuś coś dać? Nie, od tego my mamy państwo. Państwo określa swoje potrzeby, robi ustawę budżetową i mówi, jak podzielić pieniądze z przyszłych podatków. I tam się to powinno znaleźć, a nie tworzyć nowych podatków od tego, że trzeba jakiejś grupie pomóc. Pytam się, kiedy będzie podatek na, nie wiem, na rolników, na górników. Za każdą grupą zawodową będziemy wprowadzać podatki. Zresztą już wprowadziliśmy podatek, pewnie pani obserwowała. Będziemy płacić 10% więcej za paliwo i bzdury opowiadane przez, no po prostu wstyd tego słuchać, że nie podniosą, czy nie podniesie się ceny na stacjach benzynowych, to jest jakaś kolosalna bzdura. To znaczy, kto za to zapłaci? Zapłaci za to Orlen, czyli nie wpłaci podatków. Czyli jeszcze gorzej, ponieważ koszty będą ukryte. Po prostu. To dlaczego od razu, skoro mają większe zyski i mogą to pokryć, to dlaczego nie wpłacą po prostu tych pieniędzy na elektromobilność? Tylko ja, pani, wszyscy będziemy płacić więcej na stacji benzynowej i z tych 10% wszystko się po prostu rozmyje. Czyli według pani premier Morawiecki jest gorszym premierem od pani premier Beaty Szydło? Myślę, że w ogóle rozmowa o premierach w pozycji gorszy, lepszy, to trudne zadanie. Natomiast jest absolutnie mniej, widać, że miał być wizerunkowo, poprawy wizerunku i miał pracować. Natomiast po pierwsze, stwierdzam, jest to absolutnie leniwy rząd. Znaczy, jeżeli pani przeanalizuje Radę Ministrów, ponieważ jestem w gabinecie cieni, odpowiedzialna za rolnictwo, więc moim obowiązkiem jest co piątek o sprawdzanie porządku obrad Rady Ministrów i sprawdzanie, czy nie ma mojego punktu rolniczego. Jeżeli na początku kadencji, jeszcze za premier Szydło, te porządki obrad, czyli praca, czym się zajmuje Rada Ministrów, to było 12 punktów, 10 punktów, 8, różnie, ale dużo. To odkąd pan Morawiecki został premierem, to tych punktów są 2, albo nie ma w ogóle Rady Ministrów, 1. Proszę zobaczyć, w ogóle jakby przestała Rada Ministrów pracować. Pytam, czy skończyły się niebieskie teczki? No nie, nie ma żadnych ustaw. Mam takie wrażenie, biorąc pod uwagę to, o czym też mówiłyśmy, że spotykają się posłowie co 3 tygodnie. Ostatnie posiedzenie Sejmu nie było, ja nie miałam ani jednej komisji rolnictwa, wszystko zostało odwołane, ponieważ nie wpuszczono nawet dyrektorów departamentów i żadnych gości, więc odwołaliśmy komisję. Nie było żadnej komisji, było głosowanie codziennie po 10 minut i na końcu w czwartek do nocy. Piątek już był wolny, byliśmy 3 dni przez miesiąc w pracy. To z czego to wynika? PiSowi nie na rękę jest, żeby pojawiali się zarówno posłowie w Sejmie, żeby się pojawiły komisje, jak i bo po pierwsze, nie ma projektów rządowych, żadnych, bo Rada Ministrów nie pracuje, rząd po prostu nie pracuje. Mam wrażenie, że jeździ i lansuje siebie jako zbawcę tego rządu, co nie jest prawdą. Zresztą było to widać, jak pojawił się u niepełnosprawnych, człowiek, który nie ma empatii, w ogóle nie nadaje się do tej funkcji. Druga sprawa. Sejm to przede wszystkim też nie tylko ciało ustawodawcze, ale kontrolne. To Sejm ma obowiązek kontrolowania rządu. Stąd niekoniecznie chętnie jest, jak posłowie się zbierają i przyjeżdżają do Warszawy, ponieważ na komisjach zadają trudne pytania, z tego są relacje są ukazywane, trzeba się tłumaczyć.
Więc jeśli jest mniej posiedzeń rządu, mniej posiedzeń rządu, to automatycznie mamy mniej ustaw rządowych, a Sejm ma mniej posiedzeń, mniej komisji, to mniej pytań. Można przez telewizję państwową plus wyjazdy, jak zresztą Państwo widzą, opowiadać różne rzeczy, jak to jest świetnie, jak dobrze idzie, a nie ma 500 zł dla niepełnosprawnych. A jak Pani ocenia kadencję obecnego burmistrza Kent, pana Krzysztofa Klęczara? Pan Krzysztof Klęczar to przede wszystkim burmistrz, który był przez zarządzenie popierany jako zmiana na tym stanowisku. Ja obserwując to od tych paru lat, widzę, że to gospodarz, który bardzo pilnuje budżetu i to dobrze, ponieważ mieliśmy wielkie kłopoty z zadłużeniem i z budżetem. Wydaje mi się, że inwestycje są przemyślane. Jeżeli są robione, są przemyślane, są dobrze wykonane i myślę, że to dobry gospodarz dla Kent. Myślę, że druga kadencja jeszcze więcej pokaże, jak świetnie będzie umiał zarządzać. Mam bardzo dobre zdanie o panu burmistrzu. A jak pani, co pani zdaniem jest największym problemem w Kętach? Czy właśnie ten dług, czy mało inwestycji wynikających z tego, że gmina no nie ma za dużego budżetu, czy jeszcze coś innego? Ja patrząc na oczywiście każdy mieszkaniec, ja tym bardziej chciałabym, żeby Kęty rozkwitły i żeby kwitły mocno, czy żeby było dużo więcej inwestycji. Problem polega rzeczywiście na wkładzie własnym często, bo nawet jak się uzyska pieniądze unijne, trzeba mieć wkład własny. I tutaj widzę, że pan burmistrz stara się jak może i te inwestycje częściowo są realizowane, już nie powiem o drogach, ale i też o innych inwestycjach. Natomiast no, myślę, że kierunek działania jednak i myślę, że taki też będzie program burmistrza, żeby jak najwięcej jeszcze pozyskiwać środków i zaangażować przemysł, który czy jakiekolwiek przedsiębiorstwa, żeby podatki po prostu zostawały większe. Chciałabym oczywiście, żeby coraz więcej się działo, ale jest całkiem nieźle. A czy praca w Sejmie jest dla Pani spełnienia? Czy chętniej by Pani już wróciła do zawodu weterynarza? Pewnie chętniej bym wróciła do zawodu. Praca w Sejmie to ktoś, ja tak zawsze się oburzam, jak ktoś mówi, że praca polityka to taka brzydka i w ogóle polityka jest brzydka, że polityka nas wszystkich dotyczy. Jeśli nie dotyczy, to jest też ciekawe, jak poszłam ostatnio do matek protestujących, i powiedziałam, że ja no, nie chciałam przychodzić, bo nie bardzo chcę, żeby ktoś użył tego argumentu, że robimy sobie happening polityczny przy tak trudnej sprawie. W ogóle... A ta pani mi wtedy powiedziała bardzo fajną rzecz. Ona mówi, proszę pani poseł, my od lat walczymy i za waszych rządów też walczyliśmy. To zawsze dotyczy polityki, więc to zawsze może być polityczne. Proszę się nie obawiać. Nam to nie przeszkadza. Nam im więcej osób nas popiera, tym lepiej. Jakby dała nam kambla, że wszyscy, którzy są, ona tak samo czeka na polityków PiS-u, którzy przyjdą i poprą ją. Bo to życie normalne jest po prostu polityką. Ono zawsze dotyczy, polityka go dotyczy, wcześniej czy później. Więc jeśli się wchodzi do Sejmu i zaczyna się widzieć, jak funkcjonuje państwo, zaczyna się zauważać, że można na to mieć wpływ, że doświadczenia, które się zdobyło w życiu, nawet w takim małym mieście jak Kęty, że te małe ojczyzny, które uczą nas zasad uczciwego działania i szacunku do państwa, można przenosić do Sejmu. I będąc po 2 latach, ja zawsze się śmieję, że dopiero po 2 latach człowiek w kadencji wie już dokładnie, czym się może zajmować, zyskuje ogładę i wie, co zrobić, zaczyna się działać i to przynosi dużą satysfakcję. Wiadomo, że jak się jest w opozycji, to ta satysfakcja jest znacznie mniejsza, ponieważ najczęściej, no myślę, że jednak w normalnych warunkach część tych propozycji opozycji powinna być przyjęta, nie dla zasady wyrzucona. Ale nawet jak się ma w opozycji, to się poznaje głębiej tematy, jakby znajduje się doświadczenia tego, jak to rzeczywiście rozwiązać. Będąc w opozycji jest trochę łatwiej pod tym względem, że jako opozycja możemy powiedzieć i zobaczyć tą drugą stronę. Czyli najczęściej się do nas zgłaszają ludzie, którzy zostają odrzuceni przez partię rządzącą i widzimy, jakie to są realne problemy jeszcze głębiej. I to też jest duże doświadczenie. Także czy jest spełnieniem? Na pewno jest niesamowitym doświadczeniem. I bardzo jestem dumna z tego, że zostałam drugi raz posłem i że mogę jeszcze pracować. A czy
wspólne listy do wyborów samorządowych z Nowoczesną to jest dobry pomysł według Pani, zwłaszcza teraz, kiedy ta partia, można powiedzieć w cudzysłowie, że rozpada się na naszych oczach? Wspólne listy to zawsze dobry pomysł. Mhm. Czy się rozpada? Ona ma, przeżywa trudności. Mhm. Jakkolwiek by nie było, partia to nie tylko dwóch, trzech liderów. Mi bardzo przykro, że pan Ryszard Petru odszedł. To rzeczywiście człowiek, który wykonał ogromną część pracy i za to mu chwała. To człowiek, który stworzył partię i wprowadził ją do Sejmu z takim poparciem, to chylę czoła. To jest bardzo trudne. Tylko czy ludzie mają myśleć o tej partii, skoro człowiek, który ją stworzył, odchodzi z niej? To jest tak, że cały ten elektorat zostaje, znaczy ludzie, którzy chcą i popierają taką wrażliwość na poglądy, takie poglądy polityczne. I teraz, czy oni się rozpadną? Ja nie wiem, to nie jest takie do końca pewne. Na pewno trochę dezorientacji wobec wyborców jest, ale i tak ci wyborcy zostają po stronie tej, która wymaga od państwa demokracji, trochę bardziej, wydaje mi się, lewicowych w sensie poglądów, w sensie takiego dbania o tych najsłabszych, ale wspólna lista to nie znaczy, że część osób, które jakby bardziej są w stronę Ryszarda Petru, nie będzie też na tej liście, bo to nie jest tak, że ta partia się rozpadła. I zresztą Petru powiedział dokładnie, że on nie będzie nic tworzył nowego na te wybory. On po prostu też zależy mu głównie na tym, żeby przywrócić taką normalność, więc nie będzie jakby przeciwstawiał się. Do tych list też dołączają ludzie, którzy są aktywni miejscowo, czyli ludzie z KOD-u, czy wszyscy, każdy, który czuje w sobie taką wrażliwość i aktywność, a nie może startować z takich innych, czy samodzielnie, czy z innych komitetów. Pani poseł, ludzie, mieszkańcy naszego regionu, powiem tak kolokwialnie, są wkurzeni, oburzeni, zbulwersowani. Dlaczego Beskidzka Droga Integracyjna po prostu, że tak powiem, no nie idzie to do przodu nic? To jest taki jakiś fatum. Ja pamiętam, jak się starałam pierwszy raz o mandat, no to takim punktem zapalnym była Beskidzka Droga. Tak, chyba wszystkich posłów tutaj z naszego regionu. To w ogóle wszystkich posłów, dokładnie. I pani premier Beaty Szydło, tak, i pana tak, Marka tak, Polaka. I ja jeszcze się starałam w 2011 roku, więc byliśmy u władzy. I pamiętam absolutne oburzenie, awantury polityków PiSu, że nic nie załatwiliśmy, nic nie zrobiliśmy i w ogóle w 2011 roku. I myśmy wtedy wszyscy się rzeczywiście starali i w ogóle było całe poruszenie. Problem polega na tym, i doskonale o tym wiedzą teraz rządzący, że łatwo się awanturować, tak jak ja bym mogła teraz awanturować się, jesteście nieudolni i tak dalej. Ponieważ problem jest społeczny przecież z tą drogą od lat. Na tą drogę były pieniądze, było wszystko przygotowane, Gdaka miała pieniądze i trzeba było rozpocząć działania. Natomiast przebieg tej, wyznaczenie trasy przez Wadowice spowodował protest społeczny. I nikt nie umie wyjść z tego z twarzą i powiedzieć, nie wiem, dogadać się w końcu, że Wadowice zgodzą się na taki, a nie inny wariant, który byłby możliwy do przeprowadzenia. I co największe moje zdziwienie budzi, to święte oburzenie i wypowiedź zresztą, którą sobie przeczytałam z zapytań sejmowych, które zadał pan poseł Polak i pani poseł burmistrz Wadowic, były burmistrz Wadowic wieloletni, Ewa Filipiak, który stwierdza, że przez 8 lat zatrzymano budowę tej drogi i to przez rządy Platformy i PSL-u zablokowano realizację tej budowy. Ja chcę pani Filipiak przypomnieć, że pani Filipiak sprawowała wtedy stanowisko burmistrza Wadowic. Burmistrz Wadowic nie poradził sobie z tym, żeby wypracować porozumienie wobec tej drogi. Gdyby burmistrz Wadowic, czyli pani Filipiak, wypracowała porozumienie, to ta droga by już była w realizacji. Jak wtedy nie potrafiła, tak teraz nie potrafi. I obarczanie kogokolwiek winą jest naprawdę nie w porządku. Tak jakbyśmy wszyscy mieli, nie wiem, zapomnieli, że pani burmistrz nic nie zrobiła w tej sprawie. Ponieważ blokada Wadowic spowodowała, że w Polsce jest mnóstwo dróg przygotowanych bez awantur społecznych wobec przebiegu tych dróg, które tylko czekają na finansowanie. Więc jeżeli Generalna Dyrekcja Dróg ma
na swoim biurku cztery drogi, które potrzebują finansowania i ma na to jedne pieniądze, to nie pójdzie w realizację drogi, która ma problem z przebiegiem i która może skończyć się protestami społecznymi, trzeba będzie przerwać pracę, tylko da pieniądze na tą, która jest przygotowana i tylko czeka na realizację. I rok po roku tak się dzieje. I byłabym ostatnią osobą, która teraz by krytykowała, ja mówię, trzeba zdecydować i sprawdzić sprawę, jak można to wyjść z tego z twarzą, jeżeli chodzi o Wadowice. Bo wcześniej czy później znowu Generalna Dyrekcja nie rozpocznie tego działania. Zresztą wszystkich tych informacji, ona już kosztuje 200, chyba 200 miliardów, tak? Czy 4 miliardy. 4 miliardy, 200, to jest ogromne pieniądze, które żeby uzyskać, to już trzeba naprawdę jakby pokazać wagę tej drogi w całej Polsce, dlaczego trzeba na nią wydać 4 miliardy, a nie w sytuacji, kiedy obywatele sobie nie życzą tej drogi tam. I na tym tracą Kęty, Andrychów, wszyscy tracą. No z Wadowice jednak nie tak z boku wygląda to tak, że posłowie cały czas i z jednej i z drugiej strony zwalają tą winę na Wadowice. A czy nie można tej drogi po prostu rozpocząć jej budowę etapowo? To jest postulat zresztą wszystkich gmin, które są zainteresowane, taki list intencyjny, żeby zrobić drogę etapową, czyli zrobić pierwszy etap. I taka była koncepcja. Ja nie wiem, jak się do tego odniosła Generalna Dyrekcja, bo mnie się wydaje, że to jest jedyny sposób, ponieważ widać, że nikt nie potrafi stworzyć platformy rozmowy takiej, żeby dogadać się już na poziomie społecznym, więc może trzeba doprowadzić tą drogę do Wadowic z jednej, do Wadowic z drugiej i wtedy jak jakby Wadowice i mieszkańcy, władza Wadowic zobaczy, że to jest jednak kłopot, że nie ma połączenia, to tak. Natomiast może to być problem rzeczywiście w realizacji. No w tym sensie, że no nikt nie chce, nie wiem, kontrakty się podpisuje na dłuższy czas. To może być technicznie trudne, ale myślę, że jest to jakiś sposób. Jest to jakiś sposób wyjścia z tego patu, nie wiem, 15 lat czy więcej, 20 prawie, odkąd zaczęło się mówić o tym, że tam by się rzeczywiście przydała ta droga. No dla nas w Kętach i dla was w Wadowicach to jest dramat, ponieważ to połączenie między Krakowem a Bielskiem, czy w ogóle, no to jest tragedia. Dobrze, dziękuję pani poseł za rozmowę. Dziękuję również państwu. Jeszcze na koniec takie pytanie. Czy wie pani już, co to jest spalony? Nie, ja nigdy nie ulegałam presji udawania, że jestem kibicem. I opowiem państwu anegdotę, która oczywiście mnie skompromituje wobec kibiców, ale tak jest. Ja przez 20 lat z moim mężem, siedząc w salonie i oglądając, jak mój mąż ogląda mecz, zawsze się zastanawiam, czy 2-1 to dla kogo to 2-1 jest. Więc to jest poziom mojego znawstwa nad piłką i mimo tego, że były czasy, kiedy w dobrym tonie, nadal chyba w dobrym tonie polityka jest to, żeby był jakimś kibicem. Ja niestety nie jestem. Nie, nigdy mnie nie pociągnęła piłka nożna, więc nawet nigdy się nie starałam zrozumieć, co to jest spalony. Oczywiście jak gra nasza reprezentacja, no to jest na zasadzie czystego kibicowania patriotycznego, żeby była bramka. Tak samo. Ale zasady absolutnie mnie nie interesują, szanuję tych, którzy je znają, ale 2-1 to dalej muszę się sprawdzać, kto komu szczelił bramkę. Dziękuję bardzo.